W naszym studiu gościmy Teatr Nie Ma. Sonia Pałęga i Tomasz Ostach. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Witamy. A to przy okazji, jak już nadmieniałem na początku, zbliżającego się wielkimi krokami festiwalu Pro Kontra. Jakby tak spojrzeć na festiwalową, teatralną mapę Szczecina, to poza kontrapunktem, imprezami Kany, to jest chyba jedna z poważniejszych spraw w sezonie, którą możemy tutaj uświadczyć, jeżeli chodzi o festiwale teatralne w naszym mieście. Ja myślę, że jest to drugi najważniejszy festiwal teatralny po kontrapunkcie. Trudno nam z nimi rywalizować, nie wiem, chociażby ze względów budżetowych, to jest przepaść, ale myślę, że mamy też troszeczkę inny target. Jednak nieco młodszy? Nie wiem, czy młodszy, po prostu nie wszyscy, którzy interesują się teatrem, interesują się też teatrem offowym, a nasz festiwal łączy zarówno zawodowców, jak i tych, którzy dyplomu nie uzyskali, ale jednak na wysokim poziomie zajmują się teatrem i tworzą go w sposób alternatywny, nieinstytucjonalny. I dlatego też myślę, że jest to trochę inna grupa ludzi, która czuje te niuanse offowe. To pokuśmy się w takim razie o definicję teatru offowego. W jakich ramach on teraz działa? Bo to jest coś, co gdzieś tak naprawdę funkcjonowało bardzo mocno w latach 90. W pewnym momencie ja miałem wrażenie, że teatr repertuarowy niejako skierował się trochę w stronę offu. To się zaczęło w pewnym momencie mieszać. Co możemy dzisiaj powiedzieć o teatrze offowym? Czym jest teatr offowy? Przynajmniej w waszym mniemaniu. Zabawne, bo właściwie Teatr Nie Ma też jest teatrem offowym, a jest jednocześnie teatrem repertuarowym. Tak jak zresztą leży tutaj przed nami repertuar już do grudnia ustalony. Gramy przynajmniej raz w tygodniu, zawsze to są piątki. Zwykle też wtorki, czasami jeszcze okazjonalne występy weekendowe. Więc tak naprawdę, z tego co wiem, przynajmniej jesteśmy jednym z niewielu teatrów w Polsce, który gra repertuarowo i nie jest teatrem instytucjonalnym. Ja zakładam z tego, co was obserwuję, waszą karierę od lat, to jesteście jednym z najbardziej płodnych premierowo teatrów, jeżeli chodzi o teatry w Szczecinie w ogóle. I na pewno można powiedzieć, że repertuarowym, bo premier zawsze jest wiele, no bogato jedziecie. Ostatnio właśnie tak rozmawiałem z przyjaciółmi z Teatru Współczesnego i okazało się, że mieliśmy tę samą liczbę premier bodajże, jeśli nie o jedną więcej my. Więc rzeczywiście tak, jesteśmy płodni, można tak powiedzieć. Co nie znaczy, że ilość nie przechodzi w jakość. Zresztą zapraszam do sprawdzenia. Czyli okazuje się, że nie tylko pokaźny budżet świadczy o ilości premier i o tym, jak teatr działa, ale przede wszystkim tak naprawdę pasja. Tak, i nasz festiwal właśnie konfrontuje te dwie strony, tak? Z jednej strony są to zawodowcy, którzy z tego żyją i z tego się utrzymują, z drugiej strony ludzie, którzy robią w życiu coś innego, a tak naprawdę pasja do teatru ich przy tym trzyma i my chcemy pokazać, że to wcale nie jest aż tak duża różnica, jeżeli chodzi o efekt końcowy. To w takim razie być może ta pasja definiuje teraz offowy jako taki właśnie. Myślę, że przede wszystkim kiedy się na czymś nie zarabia, robi się coś, co naprawdę chce się robić, a wtedy wychodzą fajne rzeczy. No, zresztą można długo teoretyzować na ten temat, albo po prostu przyjść na ProKontrę i się przekonać. Jasne. To przejdźmy właśnie do ProKontry. To jest, któraż to już edycja? 11, dobrze pamiętam. 11 już w tym roku. Początkowo to było goło i wesoło, czyli szliście bardziej w komediową stronę teatru. ProKontra jest od ilu lat? Ta nazwa funkcjonuje? Od 10? Nie, nie. Nie, no chyba trochę mniej. Jest chyba nieistotne. Nie 6 lat chyba. Kalendaria. Czyli rozumiem, że to już nie do końca śmiesznie. ProKontra, czyli poważnie, coś zestawiacie z czymś. Jakieś przeciwieństwa na tym festiwalu będzie można zaobserwować. Jakaś tematyka, która jest w jakiś sposób sobie, którą można w jakiś sposób ze sobą skonfrontować? Właściwie na razie tematyki nie ma i to chyba charakteryzuje ten festiwal, że on zrzesza teatry o najróżniejszej tematyce. W tym roku gościmy teatry między innymi z Hiszpanii, Szwecji, również wiele teatrów z Polski. I to są performerzy, którzy również pokażą nam jakieś fajne muzyczne show, pokażą nam show taneczne, oprócz oczywiście tego, że będziemy mogli podziwiać ich na takiej stricte teatralnej płaszczyźnie.
Także tak, wielka różnorodność programu to jest też duża charakterystyka w festiwalu ProContra. Możemy powiedzieć coś bliżej o jakichś dwóch, trzech punktach programu, takich mocnych? Mocnych punktach programu. Z naszej strony będziemy wystawiać spektakl, który miał premierę w ostatni weekend sezonu. Także jeżeli ktoś się nie załapał w tamtym sezonie na ostatni spektakl, a jednocześnie pierwszy, będzie mógł nadrobić te zaległości na festiwalu w sobotę. Otwarcie jest dosyć ciekawe, bo będzie spektakl, który już coś może sam tytuł mówić szczecińskiej publiczności, bo będzie to Moja wątroba jest bez sensu, co jest taki dosyć charakterystyczny tytuł, który może już coś szczecińskiej publiczności mówić, był ten spektakl parę lat temu. Na pewno pamiętają. Poza tym Amin Ben Salem brzmi obco, aczkolwiek jest to polski aktor, po PWST we Wrocławiu, który stworzył międzynarodowy projekt o nazwie Rumen Wodka Online. I jest to spektakl, w którym całe tło multimedialne jest tworzone na żywo przez VJ-a, który też zresztą jest to bardzo międzynarodowa produkcja, bardzo efektowna, dużo multimediów, kamery, projektory, tworzone poniekąd improwizacja na żywo. I będzie to się odbywało w trafostacji sztuki, co też ciekawe, wychodzimy poza budynki teatralne, wchodzimy do Galerii Sztuki Współczesnej, bardzo ciekawej przestrzeni, kto nie miał okazji, też zapraszam dla samej przygody oglądania z innej perspektywy troszeczkę. To jest bardzo miłe z Waszej strony, że wychodzicie poza Akademickie Centrum Kultury, w tym momencie ten festiwal staje się jeszcze bardziej szczeciński, tu żeśmy już Was z Grzesiem Kluczyńskim chwalili dzisiaj w programie, że szukacie nowych miejsc. Czy ta trafostacja jest dobrym materią do tego, żeby robić w niej teatr? Bo to generalnie jest głównie sala wystawienicza. Jednak. Powiem tak, do końca roku kalendarzowego teatr nie ma wystawi tam dwa spektakle po ProContrze już. I już powstał, bo jesteśmy po pierwszych rozmowach, jest projekt stworzenia tam spektaklu od początku do końca w trafostacji. Myślę, że jest to przestrzeń, którą można wykorzystać ciekawie i której nie oferuje scena pudełkowa w teatrze. Dlatego też jest to coś innego. Na pewno nie jest tak oczywista i łatwa przestrzeń do zaaranżowania, ale myślę, że efekty mogą być niespodziewane. No i również warto chyba dodać, że w tym roku współorganizatorem jest Zamek Książąt Pomorskich, na dziedzińcu którego również wystawiane będą spektakle w ramach ProContry. Także też uważam, że to będzie przepiękne i koncerty oczywiście. Czyli jednym słowem się rozwijacie, wpisujecie się w różne miejsca Szczecina. Dobrze, to chciałeś Tomku dodać jeszcze, przepraszam. Tak, że to też jest właśnie taka nowość. Koncerty, pokazy filmowe na dużym dziedzińcu, czyli duże naprawdę imprezy. Wychodzimy z Akademickiego Centrum Kultury nie tylko do trafostacji, ale też chociażby pierwsze miejsce, czyli Czerwony Ratusz w Szczecinie. Też XIX-wieczna przestrzeń, czyli zupełnie coś innego, nie Muzeum Sztuki Współczesnej, tylko XIX-wieczny budynek. Tutaj klasyczna scena pudełkowa i jeszcze dziedziniec, czyli plener, czyli duża przestrzeń i duże koncerty, na które serdecznie zapraszamy. Tym bardziej, że warto podkreślić, że cały ten przegląd spektakli z całej Europy, takich najnowszych trendów gdzieś, bo to są zwykle młodzi aktorzy, którzy je poszukują mocno. I to wszystko można zobaczyć w Szczecinie, nie wyjeżdżając za daleko, praktycznie krążąc pomiędzy tymi trzema, czterema miejscami, zupełnie za darmo. Tak samo jak koncerty czy projekcje filmów dokumentalnych. Także myślę, że naprawdę warto zainteresować się tym wydarzeniem. Zaczynacie w piątek o 15:00. Rzeczona już Moja wątroba jest bez sensu. Werner Schwab. No cóż, w takim razie, jeżeli Państwo gdzieś w przestrzeni miasta takie plakaty zobaczą, to te plakaty powinny Państwa zachęcić do tego, żeby chociaż na chwilę zajrzeć na festiwal ProContra, organizowany przez Teatr Nie Ma, i zakładam, że na pewno Państwo rozczarowani nie będą. Absolutnie. Serdecznie zapraszamy. Jak zwykle zapraszamy wszystko serdecznie. Dzisiaj można też znaleźć na Facebooku, więc nie będzie to trudne, wystarczy nas wygooglować. Proszę googlować, proszę śledzić i proszę się przede wszystkim wybrać. Sonia Pałęga i Tomasz Ostach. Moi goście z Teatru Nie Ma. Dziękujemy bardzo. I to moi ostatni dzisiaj goście. W związku z tym kłaniam się, do widzenia, życzę miłego wieczoru, a kolejna Galaktyka Pomerania już w piątek o 17:00.